Prosimy wszystkich, odsuniecie się za żółtą linię, za linię narysowaną kredą. Wszyscy odsuwamy się za linię, za żółtą linię, dobrze? Przeprowadzimy dzisiaj jeszcze tylko jedno szkolenie padawanu. Tylko jedno szkolenie Jedi. Mamy 6 miejsc. I te miejsce obsadzimy za pomocą quizu. Zadamy wam kilka pytań. Wymyślanych. Tak, z głowy. Dzięki czemu wyłonimy szóstkę dzieci najbardziej obeznanych w temacie Gwiezdnych Wojen. Nie, ci, którzy już byli, ci, prosimy, którzy byli tak. Prosimy o nie branie udziału w Akademii, dobrze? Mamy mało miejsc, chcemy dać tak. Szansę innym. Dokładnie. Dobrze. Lubicie Gwiezdne Wojny? Tak! A kochacie Gwiezdne Wojny? Tak! Widzieliście wszystkie części? Tak! Nie słyszę was. Tak! A chcecie być Jedi? Tak! No dobrze, czyli macie dużą wiedzę o Gwiezdnych Wojnach. Tak. Dlatego chcecie pewnie trudne pytania. Nie! Jak nie? Mamy same trudne. Bardzo trudne. Dobrze, będą i trudne i łatwe. A pierwszy z nich jest podchwytliwy. Kto będzie znał odpowiedź, zyska nasz szacunek. Kto był starszy? Luke czy Leia? Kto zna odpowiedź, podnosi rękę. Ci, którzy już byli, nie biorą udziału. Gdzie jest Kamil? Kamilek. Byli bliźniakami, słusznie, ale ktoś był starszy, ponieważ urodził się pierwszy. Dobrze. Słuchajcie. Nie. Proszę. Zostaw palonik i zostaw plecak najlepiej. Tak, żebyś nic ci tutaj nie przeszkadzało. Mamy pierwszego padawana. Dobrze. Odbywanie. Moje pytanie będzie z części której? Trzeciej. Może być trzecia. Jak nazywa się planeta, na której Obi-Wan pokonał generała Grievousa? Nie? Gdzie Obi-Wan pokonał generała Grievousa? Nie? No widzę, że nikt nie wie. Też nie. Jak? Też nie, ale podobnie. No, pisem, ja myślę, że wie. Tak. Bo utopał, ale... Chodź, zapraszamy cię. Zapraszamy. Bo bardzo blisko. Dobrze. A teraz powiedzcie mi, ile parseków z soku milenium pokonał Kesselrun? Słynna trasa Kesselrun. Ile parseków? Han Solo zawsze się tym szczycił. Wiesz? Ile parseków? Nie. Wiesz? Nie. Pamiętajcie, że kto już brał udział, nie zgłasza się. Ile? Nie. 15. A w życiu? Wiesz? Ile? 12. Zapraszamy. Rej też myślała, że 14. Co się panu nie spodobało? Mówiła nie? Dobra, ja pomyślę na kolejne pytanie. Powiedzcie mi, co stracił Luke Skywalker podczas walki z Lordem Vaderem w mieście w chmurach? Brawo, brawo. Pokazał na prawą rękę, brawo. Okej, dobrze. No to jest moje pytanie. Jak nazywa się najsławniejszy łowca nagród w galaktyce? Ty już byłeś. Ktoś to nie był. Nie. Łowca nagród, najsławniejszy. Nie wiesz? Zapraszamy. Boba Fett, dobrze. Boba Fett, brawo. Wiesz, jak wiedziałeś, że będę... Nie oglądałeś tego.
Dokładnie. Dobrze. A kto wie, jak nazywała się łódź podwodna, którą Obi-Wan, Qui-Gon i Jar Jar dostali od wodza Gunda? Jak się nazywała ta łódź podwodna? Wiesz? Tam jest powiedziana w pierwszej części ta nazwa. Jar Jar zyskał wolność, dostali łódź podwodną i popłynęli do stolicy Nabu. Jak nazywała się łódź podwodna? Nie mam. Nikt nie wie? Nie mam mocnego pytania. Jest trudne. Łódź podwodna nazywała się Bongo. Dobrze. To teraz moje pytanie. Jak nazywa się planeta pokryta śniegiem, gdzie rebeliaci są ukryci w piątym epizodzie? Ktoś kto nie był? Nie. O, zapraszamy. Brawo. Mamy jeszcze jedno miejsce. Co na kinie? Trudniejsze, łatwiejsze. Łatwiejsze. No dobrze, no to jak już jesteśmy przy tej śnieżnej planecie, to powiedzcie mi, jak nazywały się transportery opancerzone Imperium, które atakowały bazę rebeliantów. Kroczące maszyny. Słuchajcie, brawo, zapraszamy. Dobrze, mamy już komplet? Mamy komplet, szóstka. Wreszcie dziękujemy. Wyłoniliśmy szóstkę padawanów. Podobno chcecie zostać Jedi, tak? Słabo. Chcecie? Za słabo. Mało mocy. Głośniej! Królowa patrzy. Co teraz powiecie? Chcecie zostać Jedi? A dlaczego? Żeby chronić galaktykę. Dlaczego jeszcze? To może inaczej, jaki jest Jedi? Co charakteryzuje rycerza Jedi? Dobro, co jeszcze? Uczciwość. Świetnie. Co jeszcze? Jacy są Jedi? Co mówi Yoda? Rób albo nie rób, tak, zdecydowanie. Tak, Jedi musi być zdecydowany. Jaki jeszcze musi być Jedi? Czego brakowało Luke'owi? Ale jeszcze czegoś. On już chciał. Już chciał walczyć. Czyli cierpliwość. Bardzo dobrze. Dobrze. To my z Obi-Wanem idziemy. Wrócimy za godzinę, a wy tu poczekajcie, okej? Okay? Cześć. Dobra. Idzie, nie idziemy. Ale pamiętajcie, cierpliwość to bardzo ważna cecha. Co to jest? Elegancka broń to bardziej cywilizowany czas. A do czego służy? Dobrze, prawda. A do czego do obrony? Ale dlaczego do obrony? Nie do ataku. Są dobrzy, tak, ale Jedi nigdy nie atakuje. Jedi tylko się broni, broni innych. Jedi używa miecza świetlnego w razie konieczności. Jeżeli tej konieczności nie ma, próbujemy rozwiązać konflikt dyplomatyczny. Czasami się nie da, wiadomo, walczymy. Jesteśmy zaatakowani, bronimy się. Dobrze. A jakich znacie Jedi, najsłynniejszych? Po kolei. Ki-Adi-Mun, świetnie. Yoda, mistrz. Obi-Wan, jak mistrz. Luke Skywalker. Mace Windu, świetnie. Jaki będzie? Anakin. A Mace Windu jaki kolor miecza? Tak, fioletowy. Super. A wiecie dlaczego? Nie. Dlaczego? Przez kolor kryształu, tak, ale... Dlatego, że był największym szermierzem na Ziemi. Tak, niestety pokonany. No dobrze. To
teraz przejdziemy do konkretów, nauczymy was obrony, dobrze? Nauczymy was jeszcze świetne ustawy. Obroni, gdybyś mógł, również mój. Byście się rozstawili tak, by każdy miał tyle miejsca dla siebie, dobrze? W półkole. Tyle miejsca dla siebie usiąść każdy. Każdy miał tyle miejsca, żeby nie przeszkadzać drugiemu. Chodź do mnie do tyłu. Dobra. Super. Dzięki. Dziękuję. Zabroń to twoje życie. Dobrze. Przyjrzyjcie się teraz na nas. Przyjmiemy postawę zasadniczą, którą należy przyjąć przed walką. Patrzcie na nas. Lewa noga ugięta w kolanie, z przodu. Prawa wyprostowana, wysunięta do tyłu. Pewna, stabilna postawa, ale nie sztywna. Miękka, elastyczna, ale pewna. Miecz trzymamy oburącz przy prawym ramieniu. Jest świetnie. Brawo. Dobrze, mieczy nawet nie aktywujemy, bo w tym słońcu nie ma to sensu. Dobrze, wyobraźcie sobie, że przechodzę na ciemną stronę. A to może kiedyś się zdarzyć. Atakuję Obi-Wana, mojego mistrza. Wyprowadzając pierwszy cios z prawej strony na głowę. Spójrzcie. Dobrze, z prawej i z lewej strony. Mój głowę. Tak? Najpierw prawa i od razu lewa strona. Przećwiczcie. Próbujemy? Gotowy? Prawa i lewa. Świetnie. Ale to było łatwe. Teraz pokażę wam coś troszkę trudniejszego. Czyli przechodzimy z tym samym układem ataku na głowę, na nogę. Spójrzcie od początku. Tak? Tak samo. Góra, góra, dół, dół. Dacie radę? Góra, góra. Świetnie. Świetnie. Bardzo dobrze. Dobrze. Jest bardzo pojemna grupa. Bardzo szybko się uczycie. Tylko pamiętajcie, żeby zapamiętywać wszystko, bo kiedyś może wam się to przyda. No to dalej. Jestem już w tym momencie zdenerwowany, bo bardzo ładnie bronicie mojego ataku. Odpieracie moje ciosy. Chciałbym ten pojedynek szybko zakończyć. Zresztą spójrzcie. Wiecie, co zrobił Obi-Wan? Unik. Co możemy zrobić, żeby uniknąć ciosu, jeżeli go nie odeprzemy? Schylić się, odskoczyć, odskoczyć. W tym momencie przećwiczymy unik. Najprostszy, najszybszy. Do pozycji. Dobra, kończę. No to popracujemy teraz trochę nad waszym refleksem. Na nasze 3-4 wszyscy wykonujemy unik, ok? 3-4 unik! Chyba nie. Ty też. Ja nie potrzebuję. 3-4 unik! Nie potrzebuję, a potem się wygram. 3-4 unik! Dobrze! A co możemy zrobić w tej sytuacji, gdy wykonaliśmy unik,
i nie użyjmy miecza. Coś innego. Możemy ciąć po nogach, możemy kopnąć, ale nie użyjmy miecza. Co możemy zrobić? Chcemy zaskoczyć Sina. Mocą. Dokładnie. Dobrze. Anakinie? No dobra. Tylko proszę, żeby nie powtórzyła się sytuacja. Wiesz. Będę delikatny. Delikatnie. Starałem się. Teraz ty ćwiczysz. Gotowy? Pamiętasz całość? Unik! Moc! Jest dobrze. Moc! Świetnie. Unik i moc. Świetnie. Unik i moc. Świetnie. No nie, teraz ty zrobuj. Dobrze, wiem, mistrz, że jestem skończony. W momencie próby będziecie musieli być gotowi kontrolować swój strach i nie dać się uwieść ciemnej stronie mocy. Bardzo złe przeczucie. Chyba nie? Tak. One są złe, to tak trzeba. Odsuńcie się. Padłanie, chodźcie do mnie. Odsuńcie się do mnie. Musicie go pokonać. Idź pierwszy. Unik. Moc. Świetnie. Dobrze. Unik. Moc. Moc! Dobrze! Unik! Moc! Super! Unik! Moc! Brawo! Słuchajcie, jest już zmęczony. Musimy wszyscy skupić na nim swoją moc i odpychamy. Odpychamy rekordy. Chodźcie bliżej do niego. Chodźcie jeszcze raz. Uciekajcie. Ci młodzi padawani nie przejdą na ciemną stronę, bo właśnie ukończyli pierwszy etap szkolenia i zostali Jedi. Brawo! Zrobimy się gorąco. Dobra, zapraszamy was do zdjęć. Ubiłanie. Wam dziękujemy. Jeszcze raz gratulacje. Jeszcze raz wielkie brawa. I do zobaczenia w naszej galaktyce. Wielkie brawa dla królowej Amidali. Wielkie brawa dla księżniczki Lei.
jeszcze raz.